A w dzisiejszym materiale Discord. Wypasione odznaki. Q&A. Hej, witajcie, z tej strony Falcon, a to jest pierwszy materiał z moją facjatą na kanale od powrotu. Słuchajcie, od razu ostrzegam, mamy nie najlepsze ujęcie, nie mogłem znaleźć żadnego sensownego ujęcia w moim pokoju, który jest jeszcze przed remontem. Poza tym, wiadomo, nie nagrywałem bardzo długo z kamerką. Mam nowy telefon, więc troszkę inaczej też się nim posługuję, ma takie dziwne zbliżenie w sumie, kiedy nagrywam przednią, znaczy nie przednią kamerą, tylko tą kamerą na mnie. Więc też troszkę ciężej się chyba to kadruje, nie wiem, szczerze mówiąc, ciężej złapać takie ujęcie, w którym bym miał po prostu też w miarę widoczne ręce, także jak coś to ręce mam, ale będzie widać tylko moją głowę. No i będzie dzisiaj dużo cięć, żeby po prostu wszystko to było w miarę spójne. Ostrzegam, to będzie taki dosyć chaotyczny materiał. Myślałem napisać skrypt i wam to wszystko jakoś przekazać w takiej zwięźlejszej formie, ale w sumie też fajnie się łączyć ze sobą w ten sposób, w jaki robię to teraz. No i co, nie wiem, będziemy próbować i gdzieś tam udoskonalać tę formę od czasu do czasu. Może w tej formie właśnie wam się pokaże. Dzisiaj mam dla was parę nowości, ogłoszeń, no i pewnie też sobie troszkę pogadamy, no bo czemu nie. A na końcu zapowiem Q&A, myślę, że coś takiego możemy zrobić, więc jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, to będziecie mogli je zadawać pod tym filmem, a w kolejnym tego typu filmie postaram się na nie odpowiedzieć, oczywiście wszystko pięknie, szczerze. No i też sorki za delikatnie mniejszą aktywność w ciągu ostatniego tygodnia, generalnie z miesiąca całego jestem zadowolony tego pierwszego miesiąca działalności, bo w sumie wrzuciliśmy między 12 a 15 filmów, także było naprawdę nieźle. W większości wyrabiałem się z planami, z harmonogramem, który sobie narzuciłem, no może nie w przypadku LOLa, ale generalnie było, myślę, całkiem nieźle, dlatego to jest super, no ale ostatni tydzień był taki właśnie troszkę mniej aktywny. Też z odpowiadaniem na wasze komentarze nie było, szczerze mówiąc, najlepiej, także postaram się to poprawić. No a teraz przejdźmy do ogłoszeń. Taką chyba największą, najważniejszą i ekscytującą zmianą, chociaż kto wie, druga zmiana, czy tam nowość, o której wam powiem, też jest całkiem spoko, jest serwer Discord. Słuchajcie, często po tym powrocie moim pisaliście, czy będzie Discord, że fajnie, gdyby taki Discord był, bo wiadomo, to jest miejsce, w którym możemy integrować swoją społeczność. Generalnie ja raczej, chociaż od paru lat znam Discorda, nie wiem, z 2-3 lata temu, pamiętam, jeden ze znajomych, zresztą też prowadzący swoją działalność na YouTubie, jakby namawiał nas do tego, żeby dołączyć do Discorda, żeby założyć gdzieś tam serwer wspólny i tak dalej. Tak nie do końca byłem przekonany, no bo po co, mamy w końcu TeamSpeaka, który świetnie się sprawdza, spełnia swoją rolę. Zresztą też mam z takimi bliższymi znajomymi, powiedzmy gamingowymi, taki prywatny serwer TeamSpeak, gdzie po prostu zupełnie on nam wystarcza, jest takim miejscem, w którym sobie gadamy w trakcie gry. Więc skoro wszystko gra, wszystko się sprawdza, to po co nam Discord? Ale ostatnio, na przestrzeni ostatnich miesięcy, miałem okazję udzielać się dosyć mocno w jednej ze społeczności właśnie Discordowych. I kurczę, zacząłem ogromnie doceniać właśnie to narzędzie jako takie narzędzie do integracji społeczności. Szczególnie myślę, że jest fajne, kiedy już społeczność jest jakoś tam żywa. Wiadomo, sam zbudowanie społeczności tylko na Discordzie może być trudniejsze, ale też absolutnie możliwe. A my, jako że mamy już tę naszą sokolą gromadkę, to myślę, że absolutnie fajnie będzie i czułem dużą potrzebę, żebyśmy po prostu mieli takie swoje miejsce w internecie. Także jest Discord. Ostrzegam, że no, nie mam jakiegoś doświadczenia w prowadzeniu serwerów Discordowych. Wszystko ustawiałem sam, jeszcze się nie konsultowałem z nikim, kto takie doświadczenie ma. Także to, co na razie zobaczycie, to no po prostu jakieś tam moje wypociny, próba ustawienia tego. Myślę, że nie jest źle, że to chyba nie jest jakaś czarna magia, ustawienie takiego serwera. Także no będziemy sobie jakoś tam funkcjonować, ja tam będę aktywny. Także jeśli ktoś będzie chciał mieć szybkie pytanie do mnie czy coś, albo chciałby po prostu się zintegrować z innymi widzami kanału,
to jak najbardziej jest taka możliwość. Link do Discorda będziecie mieli oczywiście w opisie. Zakładam, że wiecie, jak dołączyć do Discorda. Jeśli nie, to dajcie znać, a może nawet w tym momencie zrobię wstawkę, jak do tego Discorda dołączyć. A nie jest to żadna, szczerze mówiąc, filozofia. Ściągacie po prostu klienta z odpowiedniej strony, link będzie w opisie, no i później klikacie zaproszenie, które to jest taki link specjalny, który będziecie mieli w opisie. Druga istotna nowość to funkcja wsparcia u mnie na kanale, którą w tym momencie odpalam. Słuchajcie, wsparcie, bo tak się nazywa to chyba w polskiej wersji, nie wiem, to można nazwać, w angielskiej to się chyba nazywa YouTube Membership czy coś takiego. To jest generalnie taki, powiedzmy, Patronite podłączony pod YouTube'a, albo subskrypcja po prostu Twitchowa podłączona pod YouTube'a. Jest to po prostu forma wsparcia mojego kanału. O tym też jakby parę widzów mówiło, że wiadomo, no mam tę potrzebę złożenia komputera w końcu, jakby ulepszania, inwestowania w kanał. I pisaliście, że no słuchaj Falcon, masz zaangażowaną widownię, może odpal jakąś, wiecie, funkcję wspierania po prostu, czy to Patronite, czy no donate akurat u mnie odpadają, bo aktualnie nie mogę streamować, ale to też może się zmienić, jeśli po prostu no złożę ten odpowiedni sprzęt. Także jeśli zależy wam na tym kanale, na tym co robię, daje wam jakąś wartość, lubicie to co robię po prostu, no to dla was właśnie, no i oczywiście jeśli chcecie mnie wesprzeć w ten sposób, to dla was właśnie przygotowałem te opcje. Przyznam, że na YouTubie jest całkiem spoko ta opcja wspierania, ponieważ w zamian jestem w stanie wam zaoferować specjalne plakietki, które są zintegrowane z całym tym systemem YouTube'a, z całą platformą. Także kupując subskrypcję w tym momencie ta funkcja wsparcia u mnie będzie występować w jednym progu 14,99, czyli takie 15 zł miesięcznie. Za to dostajecie plakietkę, taki specjalny badge, który będzie was wyróżniał w komentarzach. Możecie ten badge levelować w zależności od tego, ile miesięcy jesteście już wspierającymi kanał. Z czasem też na pewno dodam emotki, ale jakby w tym momencie nie widzę sensu. Po pierwsze, byłoby to już na start troszkę więcej pracy. Jakby nie jestem grafikiem, łatwiej mi zrobić te plakietki. Z emotkami mógłby być troszkę większy problem, a nie chcę wgrywać jakichś tam randomowych. Ale słuchajcie, tak czy inaczej, emotek chyba nie można używać na w komentarzach, a ja na razie nie streamuję, więc po prostu myślę, że z czasem będę rozszerzał, powiedzmy, tę ofertę i dostaniecie wtedy też emotki, kiedy zacznę po prostu streamować. Wiadomo, bycie wspierającym to też w przyszłości właśnie jakiś tam priorytet, kiedy będą organizowane z grami widzami, a na chwilę obecną mogę też zaoferować specjalną rangę na serwerze Discord, także w momencie, kiedy mnie wesprzecie. Nie wiem, czy jest już integracja Discorda z tą funkcjonalnością w Polsce, dlatego założyłem specjalny kanał tekstowy na naszym serwerze Discord. On się nazywa Prośby o Rangę. No i jeśli wesprzecie mnie, pokażecie mi się w odpowiedniej zakładce, gdzieś tam w moim panelu YouTubera, no i słuchajcie, będziecie mogli tam napisać, ja wam wtedy przydzielę, ja czy moderator, odpowiednią rangę. No i słuchajcie, będziecie się świecić na złoto, tak jak zresztą, wiecie, kolory kanału na naszym serwerze Discord. Także to będzie taka forma wyróżnienia. Dostaniecie też specjalny kanał, taki sekretny kanał dla właśnie osób wspierających oraz gdzieś tam najbardziej aktywnych członków mojej społeczności. No i to będzie takie miejsce, które będzie dostępne tylko dla nas i w którym będę też może, wiecie, prosił was o pewne rady i tak dalej, konsultował z wami gdzieś tam trudniejsze decyzje, będę was po prostu traktował jako no takie naprawdę osoby chcące budować razem ze mną to, co tutaj tworzę. Także tyle tak naprawdę w tej kwestii. No i może jeszcze szybko powiem, dlaczego jest to dla mnie ważne. Tak jak mówię, no inwestowanie w kanał. Najważniejsza sprawa to, na ten moment, to oczywiście złożenie komputera.
który, wiecie, umożliwi mi nie narzekanie na to, że mam gdzieś tam nie do końca optymalny sprzęt. Już nawet, wiecie, znaczy po pierwsze ułatwi mi to po prostu złożenie takiego komputera. Wiadomo, przy tym progu 15 zł nie złożymy tego od razu, tym bardziej, że ja z tego będę dostawał, nie wiem, czy z 10, czy 8 zł, bo jeszcze pewnie będzie trzeba odliczyć jakiś podatek. Na pewno 30% zabiera YouTube. Mógłbym w tej sytuacji wybrać tak naprawdę Patronite'a, który bierze tylko 6,5% jakby prowizji za z tych waszych płatności, ale jakby podoba mi się bardzo opcja integracji z platformą YouTube'a. To, że dostajecie te plakietki, to, że będziecie wyróżnieni w komentarzach, tak dalej. Z tego względu stwierdziłem, że po prostu postawię na YouTube'a, mimo że jakby mniej z tego będę miał, to wy dostajecie moim zdaniem troszkę więcej, także to jest spoko sprawa. No i inwestowanie we wszystkie inne sprzęty, które pomagają YouTuberowi. Mikrofon można wymienić, mógłbym kupić popfiltr w końcu normalny, bo w tym momencie widzicie, to jest dalej ta moja rajstopa nałożona na jakieś kółeczko. Statyw na pewno by się przydał, bo w tym momencie mam 3 książki pod tym, na to wazon i dopiero na tym jest mikrofon razem z tym oczkiem całym tutaj. Także no jest na pewno sporo rzeczy, które mógłbym ulepszyć i będę po prostu te pieniądze przeznaczał na to, żeby mój warsztat ulepszać. Inną sprawą jest no po prostu ten sam aspekt tworzenia jakiejś takiej gwardii oddanych widzów, jakiś takich, wiecie, jakiś taki wewnętrzny krąg widzów, który no czuje się szczególnie zaangażowany w to, co robię. Podoba mi się bardzo ten aspekt po prostu i w sytuacji, w której będzie to jeszcze zintegrowane z Discordem, będę mógł was tam w jakiś sposób wyróżnić, będziecie się też wyróżniać w komentarzach, no jakoś tak, wiecie, łaskocze to tak, coś tak we mnie łaskocze, że fajna sprawa po prostu mieć tego typu grono. Zdaję sobie sprawę, że ten materiał, no wiecie, no nie jest oskryptowany, myślałem o tym, jakby nie jest może super spójny i tak dalej, myślałem o tym, żeby napisać skrypt, jakoś super przedstawić te opcje, ale nie chcę dokładać kolejnych kroków, jakoś tak jakiejś presji, że wprowadzenie tej funkcji musi być jakimś wielkim, jakimś szałem i nie wiadomo co. Chcę po prostu to wypuścić i nie rozkminiać jakoś za specjalnie. No i końcowa sprawa to Q&A, słuchajcie, nie robiłem nigdy Q&A na kanale. Także pomyślałem, że możemy i w ten sposób się zintegrować, także jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach tutaj, czy w komentarzach na Discordzie, gdzieś tam w jakiejś zakładce, chociaż myślę, że dla jakiegoś takiego porządku najlepiej będzie, jeśli napiszecie to po prostu na dole. Możecie pytać praktycznie o wszystko. Oczywiście nie na wszystkie pytania odpowiem, mówię o takich pytaniach bardzo gdzieś tam intymnych i tak dalej, ale myślę, że dosyć daleko mam te granice, więc śmiało możecie pytać o cokolwiek chcecie. Jak mi się uda, to jeszcze w tym tygodniu będzie ta druga część Q&A już z odpowiedziami, ale jeśli nie, to będzie na pewno w przyszłym tygodniu, ponieważ weekend będę miał dosyć zajęty pracą, ale no, na pewno odpowiedzi dostaniecie. Na końcu w sumie chciałem wam podziękować za zaangażowanie przez ten ostatni miesiąc. Wiadomo, nie robimy wyników takich jak przed przerwą, ale jakby zupełnie się tym nie spinam. Przede wszystkim staram się dbać o to, żeby wyrobić ten nawyk nagrywania. Mam nadzieję, że to widzicie. Ostatni tydzień rzeczywiście był troszkę gorszy, no i dlatego cały czas, wiecie, trzeba czuwać nad tym, żeby ta część YouTube'owania się sprawdzała. Wyniki zawsze, uważam, przyjdą z czasem. No i po prostu chcę robić to, co robię. Tyle. Dziękuję wam za zaangażowanie, za ciepłe przyjęcie, za wsparcie, bo no, pierwszy film był dosyć taki no, intymny właśnie, ten, w którym mówiłem o jakichś tam moich problemach i tak dalej. Tak, na pewno czuję się lepiej. Wiadomo, że no nie zniknie wszystko nagle i tak dalej, pewnie nie zniknie w ogóle, ale trzeba działać, gdzieś tam próbować, tak wiecie, odkładać to na bok, że idź sobie depresjo, idźcie problemy psychiczne, ma być w miarę okej. No i mam nadzieję, że będzie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i liczę, że wpadniecie na serwer Discord, to pierwsza rzecz, no i druga rzecz, jeśli macie taką ochotę, to, że wesprzecie mnie i będziecie mieć super badge w komentarzach przy waszym niku.
Dzięki, trzymajcie się, pa pa.